Siema, to ja, a dziś jak doskonale wiecie są urodziny mojego kanału. Z tego powodu czekałem na paczki, które miałem od was otrzymywać i właśnie sobie dzisiaj otworzymy tutaj na żywo. Znaczy nie do końca na żywo, bo to nie jest live stream, natomiast otwieram paczki i absolutnie robię ten filmik bez żadnych cięć i po prostu rzucam go tak jak się nagrał. Więc oto paczki, które od was otrzymałem. Żartuję, są paczki, czekajcie. Wybaczcie mi w ogóle ekstremalne nagrywanie tego filmu, ale zepsuł mi się całkowicie aparat i muszę kombinować. Ale jedziemy po kolei. Co dostałem od was? Przede wszystkim dostałem od was dwa listy. Jeden całkiem jak widzicie duży, a drugi jeszcze większy. Jeszcze większy. Pozwolę sobie zacząć od tego mniejszego prezentu. Wiadomo, najlepsze na koniec. Nie obraź się Filipie z babką Częstochowy. Mam nadzieję, że skoro nazwa brzmi baby, to że tam w środku znajdę jakieś plakaty z podobnej tematyce. Nie mogę już się doczekać. Naprawdę, szczerze powiem, nie liczyłem, że cokolwiek od was dostanę. To był taki trochę żart z mojej strony. A tu proszę, taka miła niespodzianka mimo wszystko. Uwaga, Filipie. Wow. To już mamy wszystko. Pierwsza reakcja wow w ogóle, super, bo jest coś więcej. Spodziewałem się, że po prostu mogę dostać śmieci, który komuś się nie chciało wynieść z pokoju. Zacznijmy od tego. Mamy karty z Ninjago. Super w ogóle. Nigdy szczerze nie chciałem kupować tych kart, a zawsze chciałem je mieć. Natomiast wolałem kasę oszczędzać na klocki. Tymczasem dostałem je od kogoś. I to jest jakże miłe. Mamy kartę z Nindroidem, mamy tutaj kartę z wężonami. No i Nexo Knight, generał Magmar, fajna postać, staje się, żeby ją kiedyś mieć z oryginalnego. No tu ci przyznam szczerze, trochę pojechałeś z tym Kobi. Nie wiem ile oglądasz mój kanał, ale powinieneś wiedzieć, że mój stosunek do Kobi jest delikatnie mówiąc chłodny. Natomiast nie mówię, jak za darmo, to z miłą chęcią sobie przejrzę taki katalog i będę się dalej podniecał pewnie tym, jakże Lego jest lepsze. Pozwól mi, że nie, to jestem zbyt chyba trzeźwy, żeby to oglądać na trzeźwo. Super, brawo Filipie, brawo. Jedziemy dalej. Plakat z Kobi, to ty się uparłeś na mnie, czy co? Z czołgami. Szczerze mówiąc, klocki kanał byłby zachwycony na pewno takimże plakatem. Ja ci spokojnie, ja nie mówię, że nie jestem, natomiast wiadomo, w ogóle Lego. Jedziemy dalej. Co ty mówisz, klocki? To jest... A Filipie, teraz te Kobi całkowicie nadrobiłeś. Dostałem od ciebie, już jeżeli się dobrze domyślam, to jest to ten statek z Gwiezdnych Wojen. Instrukcja do zestawu w środku plakatu. No właśnie, od razu podejrzymy. Tak, fajnie, będę miał dwa takie statki, natomiast nie narzekam, bo zawsze chciałem mieć flotę. Nawet całą mi zawsze analizowałem, czy nie kupować kilku tych gazet z Star Wars, ponieważ mi można fajną flotę w łatwy sposób stworzyć. Gazetka, super. Nie ukrywam, mam ją, ale z miłą chęcią będę miał dwie. Zawsze można coś z tym zrobić. Super. Bionicle, jak wiesz, również ten numer recenzowałem u siebie. Ale też fajnie, tak jak mówię, często wiadomo, ja się też czasem lubię przeprowadzić czy coś. Zawsze mieć lepiej warto więcej niż mniej. Szukam, czy tu jakieś pieniędzy nie ukryłeś w środku, ale... No, chyba pieniędzy nie ukryłeś, przepozwolisz, przetrzepę to później. Jedziemy dalej. Wow! Co ty mówisz, drugie klocki? Czad, Filip. Czad. Naprawdę. Nie wiem jak masz na ksywę, proszę cię, żebyś napisał mi to w komentarzu. Jeżeli masz jakiś kanał, to będę, obiecuję, recenzował wszystkie twoje filmy, ponieważ nie może recenzował, przesadziłem, przepraszam, się bardziej podnieciłem. Natomiast na pewno będę komentował każdy twoje filmy, obiecuję oglądać każdy. Super. N1. Wow, to będzie mój trzeci N1, natomiast fajnie. I co tu mamy na deser? Dwie takie same gazety. Widzę, że też chyba chciałeś mieć dwa N1, no chyba, że jednego kupuję specjalnie dla mnie. A drugiego dla siebie. To również przejrzę później pod kątem pieniędzy. Mam nadzieję, że coś tam może się jeszcze znajdzie na jakieś legusie. I zostały nam jeszcze dwie karteczki. Mianowicie, tutaj pewnie jakiś... A, dobrze. Siostro Filipa. Zosiu.
Znaczy, twój brat mi tego nie kazał robić, robię to sam z siebie. Zosiu, brat Filip kazał cię pozdrowić, wszystkiego najlepszego również ode mnie, jak i pewnie od brata, i zostało nam coś jeszcze. Czyżby? Czyżby? Czyżby to było to, co myślę? Poczekajcie, wezmę nożyczki. No tak. No tak. Mamy aktora trzeciego planu, który też się interesuje. Jeżeli myślę to, co jest, to wolę otwierać ostrożnie. Co ty mówisz? Jednak są pieniądze! Wybacz, Filipie, że twierdziłem, że nie ma. Jednak są pieniądze i jest dopisek. To na sokoła. Wow. Filip, super, naprawdę. Znasz moje potrzeby jak nikt inny. To na sokoła. Na kilka klocków starczy, natomiast wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Uwierz mi, to i tak jest więcej niż dotychczas w swoim życiu uzbierałem. Filip, naprawdę, szczerze mówiąc, to jest pierwsza paczka, mniejsza paczka, a nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Tak jak mówię, w ogóle się nie spodziewałem, że cokolwiek dostanę, więc jest to naprawdę miła i sympatyczna dla mnie niespodzianka. I Filip, z tym kobiet trochę pojechałeś, natomiast uznam to za humorystyczny jakby akcent, ale z całą resztą, no kurczę, naprawdę super. I tak jak mówię, spodziewałem się trochę, że będę dostawał od ludzi śmieci, których chcieli wyrzucić, a nie chciałem się dojść do śmietnika. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale teraz weźmy drugą paczkę. Może i dobrze, że nie dostałem tego zbyt dużo, ponieważ wtedy by ten film musiał trwać chyba z 2 godziny. Ta paczka jest od... właściwie z kanału Maciek i Klocki. Maciek i Klocki przysłał mi właśnie taką paczkę. Jest to człowiek, którego kanał od dzisiaj tak czy siak bym zasubował, ponieważ jest spoko. No i cóż, muszę wam powiedzieć. Nie chciałem zaglądać, tak jak widzicie wcześniej, do paczek, to jest z nich w środku. Niestety pani na poczcie, wydając mi tą paczkę, zrobiła to i ja już wiem, co jest w środku. I muszę zrobić ten dźwięk, ponieważ to zaraz po dźwięku fal nad morzem jest drugi najkochańszy dźwięk na świecie. Uwaga, przyciszcie głośniki. Słyszycie to? Tak jest. Maciek, jeżeli to nie Kobi, to się polubimy. Otwórzmy tą paczkę. Naprawdę, ja się nie mogę doczekać. Sam ten dźwięk. To już jest coś. Dopiero jak tą paczkę dostałem, mówię, wow, to pewnie śmieci. Komuś się nie chciało wynosić. Wysłał Legozaurowi, ale nie brzmi to jak śmieci. Otwieramy. Więc tak, na starcie zaskakuje nas... Co ty mówisz? Maciek, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Nie chciałem kupować tej gazetki, bo stwierdziłem, że chyba koniec z gazetkami, a to w prezencie ją dostałem. Maciek! Ale szczerze wam powiem, ja tu widzę, co tu się dzieje i to się dopiero zaczyna. Cóż, powiem tak. Maciek! Chyba też mnie wspierasz w kupowaniu Sokoła. Prawda? Finansowo przede wszystkim. I bardzo dobrze, bo zaraz przyjdą rachunki za gaz i mówiąc szczerze, kończą się rachunki na takie piękne rzeczy jak jedzenie. Więc wow, Maciek, naprawdę jak ty mnie teraz zaimponowałeś, pozwolisz, że no naprawdę, i powiem wam szczerze, to daleko jest od daty przeterminowania jest wszystko. Sorry, Maciek, za głupie żarty, ja tak mam. Pozwolisz, że jedno sobie od razu otworzę, bo ja widzę co tam jest dalej i czegoś takiego się nie spodziewałem. Bardzo dobre. Teraz słuchajcie, bo ja nie wierzę w to, co widzę. Naprawdę, to jest mały pikuś. Ten Lego Batman z McDonalda, to jest mały pikuś. Naprawdę, ja nie wierzę w to, co widzę. Ale... tak jak gazetki, tego też sobie nie chciałem kupować. Bardzo ci dziękuję. Nie wiem, czy ty mnie podglądasz, inwigilujesz, czy co, ale jakbyś tak nagle wiedział, co ja sobie chciałem kupować, a co nie. Co jest dla mnie szokiem. Poczekajcie chwilę, bo moje zwierzę dobiera się do tych jakże pysznych słodyczy. Kurde, naprawdę, to jest wow. Batman, otwórzmy sobie to, w ogóle jak to w środku wygląda. Bo tam są jakieś naklejki. A puzzle! Wow! Fajnie. Pozwólcie, że nie będę ich tu dzisiaj budował. Ale miły akcent, fajny. Taki na wakacje do pociągu, jak będę jechał kiedyś. Super w ogóle czas. Się możesz to zostawić. No nie wierzę. Ale jedźmy dalej. Maciek i Klocki przysłał płytę. Przysłał mi nawet naklejkę.
na tej płycie, pozwolicie, że nie będę teraz też spoglądał, co jest. Mam pewne podejrzenia, ale dobra, super. To wam w ogóle zostawię. Czat. Ale naprawdę, wow, tego jest więcej! Maćku, proszę ja ciebie, zrobię to dla ciebie, bo to, co ja tu widzę, to jest Nexonite Clay. Szczerze mówiąc, nigdy nie chciałem mieć kleja. Nigdy nie chciałem mieć w ogóle bryloczków, ale nie dlatego, że mi się nie podoba. Tylko dlatego, że uważałem, że inne postacie były fajne, więc trafiłeś z tym prezentem idealnie, ponieważ ja bym sobie kleja sam nigdy nie sprawił, tak jak mówię, twierdząc, że inne postacie są fajniejsze. Na przykład ostatnio nabyłem sobie Macy. Tak samo jak nigdy bym nie kupił bryloczków, bo byłoby szkoda, bo chciałbym normalne mieć klocki. Szkoda mi było kasy. Kurde, matku, jak ty to robisz? Wszystkie rzeczy, które dotychczas kupiłeś, są rzeczy, których sam bym sobie nie kupił. No prezent idealny. Wow. Ale powiem wam teraz tak. Ja nie wiem. Oglądam filmy Maćka, nie powiem. I wydaje mi się, że Maciek albo rabuje banki, albo na jakichś bitcoinach dobrze zarabia. Teraz się trzymajcie. Nie do wiary dla mnie, Maćku. Naprawdę. Nie wiem, jak powinienem ci być wdzięczny. Zrób taki sam film na swoje urodziny pierwsze, bo bez kitu. Pełny zestaw Nexonite. Nie ukrywam, mam tyle filmów nagranych, właściwie w tylko ja mam kiedy ich zmontować i rzucić na neta, że mam do końca kwietnia programy. Ale uwierz mi, to recenzuję w pierwszej kolejności. Naprawdę nie wierzę. Nexonite. Tym bardziej, że ostatnio właśnie polubiłem Nexonite. Bez kitu, Maciek. Ale powiem szczerze tak, to jest nic. To jest zestaw, o którym marzyłem. Absolutnie marzyłem. Natomiast to, co zaraz zobaczycie. Natomiast był to zestaw, który dało się kupić tylko na Lego Shopie, gdzie trzeba składać chore cenowo zamówienia. I dlatego go nie zamówiłem. Nie do wiary. Jedyne, co się może stać, tak się okaże, że to otworzy, a tam są kombi. Ale nie, Maćku. Naprawdę szok. Pełne niedowierzanie. I z całym szacunkiem, tylko dlatego, co ty mi dzisiaj przysłałeś, ty Filipie też, nie przejmuj się, było warto zrobić ten kanał i robić go przez rok. Nawet nie wiesz, jak ja o tym zestawie marzyłem. Maciek. Ażbym przeklnął, ale ten film mogą oglądać dzieci. Tak samo, w pierwszej kolejności. Nie wierzę. Uwierzcie mi, trzeci najlepszy dzień tego roku. No może piąty. Jest jeszcze coś. Można czytać na materiale wideo nic szczególnie prywatnego. Czyli są dwie opcje. Albo mnie tu się ze mnie śmiejesz. Żartuję. Macie, jest autograf. Czołem Legozaurze, youtuberów pełnych pasji, którzy polegają... Przepraszam, podnieciłem się tymi klockami. Jeszcze raz powoli. Youtuberów pełnych pasji, którzy pielęgnują historię naszego plastikowego świadka i edukują przy tym młodzież przedszkolną, jest bardzo niewielu. Jesteś jednym z nich, dlatego stwierdziłem, że twoja rozpaczliwa akcja urodzinowa... Rozpaczliwa, serio? Zasługuje na... Okej, dobra, rozumiem teraz te prezenty. Nie była rozpaczliwa, trochę sobie robiłem jaja, ej... No, odzew i chcę ci sprawić trochę frajdy przy otwieraniu przesyłek. Nie wiem, jaką frajdę sprawiłeś. Twoja odjechana paczka urodzinowa zawiera m.in. tu wymienia, co już wiedzieliście. Właściwie szkoda, trochę nie otwarłem tego zwrotnie. To powinienem zrobić, natomiast przepraszam, otwarłem paczkę z drugiej strony, kurde. Ale lepiej, bo tak miałem większy szok. Lego urodzinową dekorację stołu. Coś, co by było pasującego do dzisiejszej radosnej okazji. Szkoda, że kurde, nagrywam to na live, powinienem to rozpakować i bez kitu... Nie, dobra, zrobię to w tym tygodniu jak najszybciej, postaram się to zrecenzować. Lego Nexonite katapultę chaosu. Co by było coś z mojej ulubionej serii, co z pewnością zrecenzujesz. Tak jak mówiłem, jak najszybciej. Obmacają, nie przeze mnie, saszetkę Lego minifigurę z serii 15. Co by był element zaskoczenia, kto do O, miało być bez przekleństw, okej? Okay? Nie lubi otwierać figurek w ciemno. Okej, okay, otworzę ją w ciemno też dla ciebie. Też jak najszybciej. Gazetka Lego Friends, coś co by było z jajem, poza tym podzielam twoją chorą fascynację. No, nazwijmy to tak. A, kiedyś to tłumaczyłem. Tym magazynem, bo można dorywać fajne elementy, dokładnie. Płytkę CD z kilkoma plikami, które na pewno doceni każdy fan Lego. Co by było coś do poczytania wieczorkiem lub na kibelku. Nie mam CD otwarcia na kibelku, ale może wydrukuję. Trochę niezdrowych przekąsek, jakich niezdrowych, proszę cię, po zapłacie za gaz nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Które są lepszym wypełnieniem paczki niż worki z powietrzem? Haha, dobre. Coś, co by było do wyrzucenia na rusz, ale błagam i dotykaj klocków brudnymi rączkami. Nigdy w życiu, Maćku, wierz mi, zawsze myję rączki i to bardzo dokładnie.
Lepku mam maczu i klocku. Przepraszam za ten chipsa. Samska reklama. Nie, proszę, Maczku, naprawdę, za to co zrobiłeś, to ja cię powinienem w swój baner wrzucić w tym momencie. Mam nadzieję, że to godny podarek na pierwszy rok twojej działalności i 20 urodziny w realnym życiu. Co? Serio? Maczku, uwierz mi, chciałbym mieć 20 lat. Nawet nie wiesz, jak ja bym chciał mieć 20 lat. Szarpnąłeś się, to prawda, ale wierzę, że karma wraca. Zrób taki program u siebie. No i chcę zobaczyć kilka łez szczęścia na twojej twarzy. Nie pocieraj oczu solą, to się nie liczy. Pozdrawiam, życzę sukcesu, kręć dalej swoje świetne materiały. Maćku, szczerze mówiąc, uwierz mi, wzruszyłeś mnie. Mówię poważnie teraz, wzruszyłeś mnie. Coś ja mogę powiedzieć. Dziękuję wam i tobie, i Filipowi za prezenty. Tak jak obiecałem, wyślę wam swoje autografy i zróbcie kiedyś takie coś u siebie. Nie wiem, czy będzie mnie stać na takie coś, co tu dostałem. Ale zrobię co w mojej mocy, wam się odwdzięczyć. Super, naprawdę urodziny. Nie myślałem, jak zakładałem ten kanał, że coś takiego mnie w życiu czeka. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. I do zobaczenia w kolejnych filmach, bo coraz bardziej wiem, że warto.